Drogie dzieci, mój syn jako Bóg zawsze patrzył ponad czasami. Ja jako jego matka poprzez niego widzę w czasie. Widzę piękne i bolesne rzeczy, ale widzę, że jest jeszcze miłość i że trzeba sprawić, by została poznana. Dzieci moje, nie możecie być szczęśliwi, jeśli wzajemnie się nie miłujecie, jeśli nie macie miłości w każdej sytuacji, w każdej chwili swego życia. I ja jako matka przychodzę do was przez miłość, by wam pomóc, abyście poznali prawdziwą miłość i byście poznali mego syna. Dlatego was wzywam, abyście ciągle od nowa, coraz bardziej pragnęli miłości, wiary i nadziei. Jedynym źródłem, z którego możecie pić, jest zaufanie Bogu, memu synowi. Dzieci moje, w chwilach niepokoju i wyrzeczeń szukajcie tylko oblicza mego syna. Żyjcie jego słowami i nie lękajcie się. Módlcie się i kochajcie prawdziwymi uczuciami, dobrymi uczynkami i pomóżcie, aby świat się zmienił i moje serce zwyciężyło. Tak jak mój syn, mówię wam, abyście się wzajemnie miłowali, bo bez miłości nie ma zbawienia. Dziękuję wam, dzieci moje.